Panie dyrektorze, jest to 15 już festiwal międzynarodowy. Rozumiem, że cieszy się dużą popularnością. A jakie były początki? Kto go założył? Początki były, jak to zwykle przy tego typu inicjatywach, dosyć trudne, chociaż nie aż tak bardzo, bo okazuje się, że też po kolejnych pierwszych koncertach gdyńska publiczność oczekiwała tego typu festiwalu, tego typu muzyki. Między innymi ojcami założycielami jest obecny naczelnik Wydziału Kultury, pan Włodzimierz Grzechnik, oraz obecny dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, pan Roman Perucki, profesor Roman Perucki. I to oni jak gdyby byli tymi, którzy rozpoczęli to dzieło. Jest to często pisana muzyka osobistych relacji kompozytorów, artystów, osobistych relacji ich z Bogiem. I tak naprawdę wydaje się, że w każdym innym miejscu brzmiałoby to nie tak dobrze jak w kościołach. Mimo tego, że z akustyką jest różnie, jak wiemy, tak? To nie są przecież sale koncertowe. Niemniej jednak tu brzmi specjalnie, tak? To zupełnie inaczej. Myślę, że słuchający również może troszkę odnieść się, nie tylko zatrzymać się na tej płaszczyźnie artystycznej, ale może również odnieść się do takich swoich wewnętrznych przemyśleń na temat absolutu, na temat egzystencji tu na ziemi i przemijalności, łamie jesień, więc to też jest też czas do tego, żeby się troszkę zastanowić nad własnym życiem. Przyszliście Państwo na 15. edycję tego festiwalu wspaniałego. Tak. Dlaczego? Dlaczego? Bo ten festiwal jest wspaniały. To jest najpiękniejsza muzyka, przy której można mieć bardzo duże przeżycia. I dlatego uczęszczamy. Uczęszczamy prawie na każdy występ.